Łaźnia Gwarek leżąca na terenie Muzeum Śląskiego zyska kolejne życie. Powstanie w niej magazyn studyjny muzeum. Wybudowany w 1903 roku obiekt jest w złym stanie technicznym, ale to wkrótce ma się zmienić. Ten budynek będzie poddany kompleksowej adaptacji, łącznie z przyległym parterowym budynkiem technicznym, budynkiem warsztatów wiertaczy. Budynek Łaźni Gwarek docelowo, tak jak już zostało powiedziane, to będzie magazyn studyjny, magazyn dla największych, najcięższych eksponatów związanych z przemysłem, z militariami. W tym m.in. maszyna parowa z katowickiej huty Beldon. Ale projekt to nie tylko nadanie ducha nowoczesności dawnej łaźni. Muzeum Śląskie chce w przyszłości organizować tam koncerty i warsztaty. Przygotowując się do realizacji tego działania, oczywiście przy okazji powiększamy naszą ofertę kulturalną, edukacyjną poprzez zaangażowane społecznie projekty, do których można zaliczyć Biennale Industrii, Szychtę Kreatywną, magazyn performatywny. W piątek symbolicznie wbito pierwszą łopatę pod budowę, a właściwie modernizację, która ma zostać sfinalizowana w marcu 2024 roku. Wartość całego projektu to ponad 34 miliony złotych, z czego prawie 19 milionów to wkład własny województwa śląskiego. Myślę, że będzie służył dobrze Muzeum Śląskiemu. Jako dawniej wizytówka, jak się wjeżdżało do Katowic, to była kopalnia Katowice. Dziś wizytówką jest Muzeum Śląskie, ale myślę, że to charakterystyczne dla naszego tutaj centrum województwa musi pozostać i służyć w innej formule. Pierwsze prace już ruszyły, a w kolejny etap wejdą od poniedziałku 31 października.